W imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was drodzy na dzisiejszym rozważaniu 26 października. Nasz Kościół na ten dzień wybrał jako hasło do rozważania z księgi proroka Izajasza, gdzie w rozdziale 50 czytamy: każdego ranka budzi moje ucho, żebym słuchał jak ci, którzy się uczą. A także z Dziejów Apostolskich z rozdziału 16, gdzie czytamy: przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce tak, że się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Drodzy słuchacze, na przestrzeni wieków chrześcijanie, niektórzy teologowie, etycy chrześcijańscy starali się stworzyć kodeks czegoś, co można by nazwać roboczo kodeksem cnót chrześcijańskich. Może właśnie nie jakiś konkretnie zasad, ale takich wartości, które powinny przysługiwać uczniom Chrystusa. Oczywiście można by powiedzieć, że już Paweł stworzył taki króciutki kodeksik wiara, nadzieja i miłość. Ale już od starożytności, a już zwłaszcza od średniowiecza, tworzono tego coraz więcej. Odwaga, która przyświecała chociażby męczennikom, żeby nawet w obliczu śmierci nie wyprzeć się swojej wiary. Prawdomówność, szczerość, serdeczność, gościnność i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jedna cnota, o której chcę dzisiaj powiedzieć, a która wydaje mi się, że jest trochę na uboczu. Jest to pokora. Pokora nie kojarzy się dobrze. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy coraz większą świadomość dotyczącą praw dziecka, praw pracownika, w ogóle praw ludzi, to wydaje mi się, że coraz częściej pokora kojarzy się z właśnie czymś nie do końca oczekiwanym. Bo pokorny człowiek może być przecież łatwiej wykorzystany. Tymczasem dzisiejsze fragmenty Pisma Świętego mówią nam, że pokora to jest też ta wartość, która powinna nam, chrześcijanom, przyświecać. Prorokowie byli powoływani przez Boga do swojej służby na różnych etapach swojego życia. Jako młodzi, jako starzy. Niezależnie od momentu życia, w którym się znaleźli, musieli z pokorą przyjąć informację, że Bóg ma dla ich życia inny plan. Musieli z pokorą przyjąć, że nawet jeśli ich prywatny system wartości był troszeczkę inny od tego, co wyznają, to muszą głosić to, co mówi do nich Bóg. Pokora pomogła Lidzi z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, czyli na pewno bogatej kobiecie, bo to nie była tania rzecz w starożytności, purpura, słuchać Pawła i wprowadzać w życie to, co on mówi. Pokora jest to cnota chrześcijańska, ale można by się nawet pokusić o stwierdzenie, że nie tylko, bo pokora jest w ogóle ważna człowiekowi. Nie chodzi mi o to, żeby z pokorą przyjmować, jeśli ktoś nas na przykład obraża, chce wykorzystywać. Nie taki rodzaj pokory. Pokora względem tego, że czasami nie wszystko idzie zgodnie z naszym planem i nie ma w tym nic złego. Pokora chociażby wśród osób duchownych, że miejsce ich służby będzie daleko od domu, ale przecież to nie dotyczy tylko duchownych. Przecież ten sam problem dotyczy na przykład też wojskowych, że baza, w której służą, jednostka może się zmienić o 300 km od ich miejsca zamieszkania. Pokora przecież też się przydaje pracownikom ochrony zdrowia, lekarzom, pielęgniarzom, ratownikom medycznym, że w tym roku na przykład nie mają wigilii, bo mają dyżur. Musimy się nauczyć, my jako chrześcijanie, właśnie takiego dobrego podejścia do pokory. Musimy móc postawić te granice, którą mieli prorokowie, mieli apostołowie, mieli słuchacze apostołów. Pokora nie polega na tym, że z milczeniem przyjmuje każde poniżenie. Pokora polega na tym, że przyjmuje, że być może moje życie będzie miało troszeczkę inny przebieg, niż ja sobie to zaplanowałem, ale to wcale nie oznacza, że moje życie musi być złe. Z pokorą przyjmujmy
to, co mówi do nas Bóg. Z pokorą wprowadzajmy to w życie. Jeżeli czujemy, że my mieliśmy troszeczkę inne plany, to pamiętajmy też o tym, co nam mówił Jezus Chrystus, kiedy uczył nas modlić się: bądź wola Twoja, jako w niebie, jak i na ziemi. Amen.